Cześć! To ja, wasz podatki majster! Doszły mnie słuchy, że około 20% z was nie subskrybuje kanału! Czy wy chcecie mieć większe podatki? Czy te 20% chce mieć większy VAT do zapłacenia? Czy wy jesteście niepoważni? Ja się potem nie dziwię, że służba zdrowia wygląda jak wygląda i muszę mówić takie rzeczy, że... Kto umrze, to umrze i trudno. Ale to bez większego znaczenia. Memeszki, lecimy! Co? Tirowiec, kiedy usłyszy bajojaju na CB Radio. O kurwa, to spojrzenie. Który to tam z tyłu zrobił? Oh fuck. W sensie bajojajo chyba znają już wszyscy. Jakby autentycznie, to jest już mem rozpowszechniony praktycznie wszędzie. Ale kurde, takiej wersji bajojajo. To jest naprawdę złoto. Moja matka, moja rodzina gadająca o Janie Pawle II. Ja. Jezu, nie. Memy o papieżu. Nie możemy ich przywoływać! No dobra, może tylko jeden. Szatan to gej. To jest po prostu GTA San Andreas, papież. Szatan to gej. Jak odbić ten argument? Złoto. Po rozwodzie dzieciak zostaje ze mną. Ja go rodziłam. Chujowy argument. Jak wrzuca monetę w automat i wyrzuca puszkę coli, to czyja jest ta puszka? Moja czy automatu? I ta wścieklizna na morcie. O kurde. Nie, dobra, to jest naprawdę konkret. Ja płaczę i drę ryja przy ludziach na mieście, bo chcę lody. Mama, mamy lody w domu. Lody w domu. I taki plask, nie? Ja bez kitu. Całe dzieciństwo przeleciało im przed oczami. Już się zastanawiałem, co może mi zrobić jakiś szkrab, jak mnie zaatakuje. O kurde, nie spodziewałem się tego. Ja myślałem, że to będzie jakiś taki typowy pseudotrenerski bullshit, nie? Ale naprawdę, końcówka. No coś pięknego. Nikt, ten jeden ziomek podczas chlańska. Jak się czujesz? No? Chujowe? To nasze zdrowie, Fiona. Czek! Boże, to jestem ja. Nie, wydało się. Ziomek w 1010 roku, kiedy jego córka ma 15 lat i nadal nie wyszła za mąż. Mój ród umiera. Boże. To nie wymaga komentarza. To naprawdę nie wymaga komentarza. To jest po prostu cudowne. Mama, dlaczego nie lubisz spać u babci? Dom babci. To brzmi trochę jak dom dziecka, nie? W sensie, śpicie sobie i nagle tak na was Jezus się gapi. O, widzę, co ci się śniło, co? O czym myślałeś? O Jezu, nie! Śpicie sobie u babci, a tam nagle TVP! O czym myślałeś? No, tak by było. Jeśli to pamiętasz, zadzwoń po bezpłatną wycenę. Microsoft Windows 95. Zakład pogrzebowy AS Bytom. Jeżeli pamiętasz Windowsa 95, zadzwoń do zakładu pogrzebowego po bezpłatną wycenę. Reklama dźwignią handlu, nie? Architektura. Jak nazywa się element architektoniczny składający się z dwóch podpór połączonych łukiem? Pomidor. Pomidor. Ej no, nie chcę nic mówić, ale ostatnio zacząłem odświeżać serię odpowiedzi na teleturniejach. Jeżeli nie widzieliście, link tutaj. Ja zapraszam do klikania. Serio. Klikajcie, klikajcie. Warto, warto. Jeżeli tylko spróbujecie nie kliknąć, to budzicie się jutro w środku nocy o 4 rano i będzie wam się chciało siku. Zobaczycie. 9-letni ja po złożeniu rękawów ze sobą. Sensei. Znaczy, no ja nie chcę nic mówić, ale właśnie wbiłem kolejny poziom światłości. Połączyłem się z moimi spirytystycznymi duchami z niebios, które mówią mi, że każdy, kto nie subskrybuje, jest dzbanem i generalnie matka go nie kocha i jest bity w domu, więc jeżeli subskrybujesz, to twoje życie nagle się poprawia. Mówię ci, spróbuj, tak i mówią moje spirytystyczne julki z...
Twittera. Może, dobra, nie, za daleko. Dziękuję, subskrybuj. Ja po tym, jak zwyzywałem wszystko, co możliwe oraz obraziłem każdą grupę etniczną za to, że przegrałem w jakiejś grze. Nauczyciele na lekcji czekając na idealny moment, żeby powiedzieć mi, że mam włączony mikrofon. Wyski to taki jest. Nagrałem dla was jeszcze taki ekstra odcinek. Elekcje. Tak wiem, to kreatywna nazwa. I to są takie też najlepsze zapisy z elekcji. I koleś też potrafi wyzywać, krzyczeć, drzeć się, kombinować. A nauczyciel tylko czeka na ten idealny moment, żeby w końcu mu oznajmić, że ma włączony mikrofon. Tak było. Nikt. Polska przez 123 lata. Ale heca. Nie ma mnie. Jest to pingwiny z Madagaskaru. Ale tak, dla tych niewtajemniczonych, to Polski przez 123 lata nie było na mapach. Tada! Od cały sekret tego mema. Ale heca nie ma mnie. No tak było. Zajebiste. Kiedy w biegu na 100 metrów uzyskałeś najlepszy czas, widziały go dupeczki z klasy, ale WF-ista mówi, że każdy jest zwycięzcą. Co ty pierdolisz, gościu? Oj, na szczęście nigdy nie miałem takiego problemu. Kiedy kupisz zupkę chińską w kubeczku i widzisz, jak w kolejce do kasy jest gość, który kupił w torebce. Śmierdzisz ubóstwem. Boże. Znaczy, generalnie ja bym chciał tylko powiedzieć, że ten mem to jest zarąbista nowa templatka. Po prostu jak macie kota z okularami, który mówi śmierdzisz ubóstwem, to jest coś pięknego. Naprawdę do tej pory tego nie widziałem i kurde no, cyk, zapisane. Co ty na to? Ruchałem twoją siostrę. Ja też. Dobrze? Odbite perfekcyjnie. Piesek pierdoli już nową maskotką policji. Policja, która ma nową maskotkę przedstawiającą pałowanie typu ZOMO, nie? Idealna maskotka na protesty. O tak! Ale nie, serio, jakby ktoś wiedział, gdzie można kupić coś takiego, to ja bardzo chętnie, nie? Ja sobie tutaj mam takie idealne miejsce, by takiego wielkiego pluszaka walnąć. Serio, jak ktoś coś ma, proszę pisać mi w komentarzach. Facetka, starajcie się nie zarysować ławek. Ostatnie ławki. Tak, ostatnie ławki zawsze dokładnie w ten sposób wyglądają. To wcale nie jest tak, że się bierze cyrkiem, wywierca jedną wielką dziurę. Wiecie, zabawa, sztuka, kabarecik. Wcale zawsze tak nie jest w szkołach. Wykładowca, czemu pan nie ma włączonej kamerki? Ja na kiblu. Informuję pana, że sram. No tak, sekcja przerobionych demotów. Też jest z tego seria i też jeżeli nie widziałeś, sprawdź na kanale, naprawdę warto. Ty przyprowadzasz swoją dziewczynę alternatywkę do domu. Twoi rodzice konserwatyści. Kim jest ten zielony pasztet? To nie, dziewczyny alternatywki. Tak to się kończy. Man, you gonna get the new card? I want it, but we can't really afford it right now. How about this? If we win this game, I'll buy you the new card. Actually, can I use the money to get my mom a birthday present instead? We don't have a lot of money right now, but she still bought me new clothes for school. So I want to do something nice for her. That is the nicest thing I've ever heard. How about this? If we win, I'll buy you the new card and give you some money to get your mom a birthday gift. Actually? Hey, man, I got you. Let's get this win. Are we going to next circle? Jezu, ja już myślałem, że to będzie jakiś happy filmik, że on mu faktycznie pomoże, że kupi ten samochód, że uszczęśliwi matkę, a ten go kurwa zabił. Smutno się zrobiło, ale trolem trzeba być, nie? Mam serotoninę! Ej, zniknęła! No nie oczekuj, że będzie tam cały dzień. Depresja. To z złymem. Naprawdę. To jest zło. Ale czas zakończyć ten super odcinek. Nie wiem, czy wiesz, ale ostatnio wraz z Anielą nagraliśmy odcinki z kanału Beczka. Także jeżeli jeszcze nie widziałeś, oczywiście tutaj masz piękną kartę, możesz sobie kliknąć i zobaczyć te filmy. A tymczasem ja żegnam się z tobą, życzę ci miłego dnia, tygodnia, weekendu i tak dalej. Trzymaj się ciepło. Cześć!